2014. Jakie to uczucie znaleźć się wśród najlepszych, szczególnie, że jest Pan jednym z dwóch reprezentantów Dolnego Śląska? No, jest to bardzo miłe uczucie, że doceniono nas, że doceniono pracę moją oczywiście i całej załogi, bo wpływ na to, że nas doceniono, ma praca całej załogi. My konsekwentnie staramy się realizować naznaczone cele i rok po roku podnosimy swoją jakość, podnosimy jakość komunikacji, podnosimy jakość swojej pracy, no i cieszę się, że nas doceniono w tej gestii. Jakie kategorie, jakie kryteria były brane pod uwagę przy ocenianiu i przyznawaniu nagrody? Właśnie podstawowym kryterium było jakość z naszej strony świadczonych usług, a także poziom, na jakim jesteśmy jako przedsiębiorstwo i konsekwentny rozwój, dążenie do celu, jaki sobie założyliśmy. Co ta nagroda oznacza teraz dla przedsiębiorstwa? Czy daje prawo do używania certyfikatu jakiegoś, czy otwiera nowe możliwości? Jest to prestiżowa nagroda. Ona oczywiście otwiera przed nami takie możliwości, że możemy, że jesteśmy docenieni. Oczywiście nie ma tam żadnych skutków finansowych i tak dalej, ale doceniono naszą pracę i tak samo przekłada się to na to, że inni będą nas doceniać. W sąsiednich powiatach, województwach komunikacja miejska ma się tak sobie. W Świdnicy rozwija się dynamicznie, prężnie. Jak udało się to osiągnąć? Właśnie konsekwencją. Konsekwencją, założeniem celu i rok po roku my dążyliśmy do tego, żeby być na tym poziomie. Założyliśmy sobie cel, że będziemy mieli komunikację przyjazną pasażerowi, czyli dobry tabor, że będziemy mieli usprawnione działanie firmy, czyli cała tutaj komputeryzacja, że będziemy wiedzieli, co się dzieje z naszymi autobusami, czyli Centrum Zarządzania Ruchu. Także krok po kroku, nie jedną inwestycją, ale rok do roku, żeśmy to osiągali. Najpierw były doposażone autobusy, potem zrobiliśmy Centrum Zarządzania Ruchem. Teraz udało nam się pozyskać środki unijne i kupić nowe autobusy. Ale tak samo, jak mówię, my chcemy osiągać równy poziom. Czyli nie są autobusy złe i są autobusy dobre. Są autobusy nowe i są starsze, ale one mają tą samą jakość. Te samo wyposażenie. Plany na najbliższą przyszłość, jakieś plany inwestycyjne, nie wiem, może zakup kolejnych autobusów, starania o dotacje? Otwiera się dopiero nowy budżet unijny. Dokładnie nie wiemy, jakie będą preferencje. Mówi się oczywiście o niskiej emisji, ale nie określono jeszcze jakie, więc na pewno ten rok, dwa to jeszcze potrwa. My chcemy utrzymać wiek autobusu na tym poziomie, jaki teraz jest, a nie ukrywam, jest to bardzo niski wiek, bo średnia wieku jest 6 lat autobusów liniowych. Chcemy to utrzymać, czyli musimy ten tabor odmładzać, ewentualnie kupować nowe, ewentualnie kupować używane autobusy, ale nowego typu. I to chcemy osiągać i oczywiście dalej rozwijać się tu jako przedsiębiorstwo, unowocześniać już tutaj nasze przedsiębiorstwo. Robimy nowe place pod postojowe autobusów, modernizujemy stacje paliw i tak dalej, i tak dalej. Jak w tej chwili wygląda właśnie tabor autobusowy? Ile jest autobusów na drogach Świdnicy? Mamy 33 autobusy komunikacji miejskiej. Do tego mamy jeszcze 5 autobusów takich turystycznych, którymi świadczymy dodatkowe usługi. Ale 33 autobusy są stricte komunikacji miejskiej, w tym 25 autobusów to są tak zwane autobusy liniowe. One wyjeżdżają na ulicę Świdnicy, wożą pasażerów. Jeżeli są jakieś przeglądy, awarie i tak dalej, wyjeżdżają wtedy autobusy rezerwowe. Ale generalnie wszystkie autobusy, czy liniowe, czy rezerwowe, są autobusami na tym samym poziomie.
jeżeli chodzi o wyposażenie autobusu, o oczywiście wiek jest różny. Czy ta liczba jest wystarczająca na potrzeby mieszkańców? Tak, ta liczba jest wystarczająca. Możemy świadczyć więcej usług nawet tym taborem. Super. Jesteśmy na to przygotowani. Super. To z mojej strony tyle. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za rozmowę.